Witam serdecznie wszystkich w nowym odcinku dotyczącym przebiegu resetu 676. Omówimy sobie warunki po resecie, te wczesne warunki po resecie. Jest to trudny odcinek. Wiele rzeczy musiałem sobie przemyśleć. Zajęło mi to czas, ale są to trudne decyzje i każdy będzie musiał sam podjąć decyzję, kiedy wyjść, kiedy uznać, że wszystko się skończyło. Spróbowałem to podsumować w kilku punktach. Więc zaczynamy. Wczesne warunki po resecie. Jest tak dużo niewiadomych, a sytuacja może się rozwinąć zupełnie inaczej w każdym miejscu świata. Tu nie ma żadnego przepisu. Nie tylko intensywność resetu, a więc i narażenia na gazy będzie inna, ale też inaczej zareagują ludzie. To, jak zareagują ludzie, też zależy, w jakim stopniu infrastruktura się załamie. Mogą być kraje, które nie zaznają żadnego uszczerbku. Początkowo, bo generalnie to wydarzenie zmieni cały świat. Te regiony, gdzie infrastruktura się załamie, dojdzie do niekontrolowanych wydarzeń. Być może tragiczniejszych niż sam reset. Z powodu ludzi, głodu, anarchii. Ja poruszę tylko kilka aspektów jedynie, ale zapraszam na forum reset676.pl, by poszerzyć swoją wiedzę i dyskutować szczegóły, podawać pomysły i obgadać z innymi ludźmi. Ja nie jestem doświadczony w resetach. Gdybym przeszedł ich z 5, mógłbym powiedzieć co nieco o tym. Ale niestety resety te są zbyt rzadko, żebym miał taką wiedzę. Może nie niestety, żartuję sobie troszkę. Ale pokazuje to dramatyzm sytuacji mojej, w jakim ja się znalazłem, chcąc mówić o tym, że reset się już skończył, jakie będą warunki. Ja chcę tylko nakreślić kilka rzeczy, które nasuwają mi się na moją myśl. I nie twierdzę, że ja wiem, co będzie. Dlatego zapraszam na to forum reset676.pl i tam dyskutować swoje wątpliwości, swoje szczegóły, tam zadawać pytania. Tam wiele ludzi jest, którzy aktywnie biorą udział w tym rozważaniu. Również jest grupa na Telegramie, na którą też zapraszam. Jej link jest na stronie głównej tego kanału i można dołączyć do grupy telegramowej. Najważniejsze rzeczy będę w filmie omawiał, ale nie mam jak poruszyć wszystkiego i nie mam jak reagować interaktywnie. Ja mogę zrobić ewentualnie pytania-odpowiedzi, tak jak robiłem do tej pory, ale wciąż nie jest to interaktywna komunikacja i trudno jest rozważyć wszystko. Wszystkie aspekty, wszystkie szczegóły, rozwiać wszystkie wątpliwości. Zapraszam na forum. Więc pierwszy punkt, który tutaj mamy, to wyjście z domu. Jak w ogóle technicznie sobie ustanowić system wyjścia z domu? Jak zdecydować, kiedy wyjść z domu? Czego powinniśmy się spodziewać? Więc na pewno pierwszy punkt, najważniejszy, to będzie ustanie łomotu z nieba. Bombardowanie z nieba i będzie to słyszalne. Tak jak mówiłem, produkuje się wodór, który potem wybucha z tlenem. To są tak zwane charakterystyczne czaski, które towarzyszą intensywnemu bombardowaniu meteorów. To są właśnie wybuchy wodorowo-tlenowe. I to jest pierwszy znak, jeżeli ten łomot z nieba ustanie, że przesilenie minęło i można zacząć obserwować niebo przez okno. Nie przez otwarte okno, ale przez szybę. Czy ono się już przejaśnia? Czyli drugie to będzie przyjaśnienie nieba. Światło dochodzące przez zamknięte okno powinno odzyskać swoją intensywność i czystość. Super by było, by móc obserwować czyste niebo przez okno. Na zapylone powietrze nie ma co się wychylać, to pewne. Pył opadnie, ale ten pył będzie też prowokować deszcze, bowiem da zarodniki kondensacji.
Tak właśnie powstają chmury. Czyli kolejny znak to, że przeszły deszcze i to spore deszcze. Jednym z oczekiwanych zjawisk to deszcze, ale niestety są regiony, gdzie zawsze ich jest mało. Czyli generalnie mało wilgoci napływa wraz z powietrzem i tu może być problem z deszczami. Deszcze nie tylko oczyszczą atmosferę, ale i powierzchnię gleby. Wilgoć w powietrzu wchłonie gazy, rozpuści w sobie, kiedy spadną deszcze. To atmosfera zostanie oczyszczona. Niestety, rzeki, jeziora zbiorą koncentrację zanieczyszczeń i to może nawet zniszczyć wszelkie życie w tych zbiornikach. Jedynie wody szybko płynące, w miarę szybko płynące, nie poddadzą się koncentracji zanieczyszczeń, czyli strumienie górskie. Górskie i podgórskie tereny będą zawsze najczystsze. Słyszalne lub widzialne ptaki i zwierzęta to bardzo dobry znak, najpozytywniejszy znak, że życie funkcjonuje na zewnątrz. Niestety, też i z tym trzeba uważać. Wraz z wiatrami będą podróżować chmury wysokiej koncentracji zanieczyszczeń. Jednego dnia da się żyć, a drugiego trzeba się chować. Trzeba badać atmosferę. Można nawet badać jakość rosy porannej, bo to wykroplona wilgoć z powietrza, skoncentrowana i wskazuje na jego jakość. Przy ostatnim resecie zbierano poranną rosę i pojono nią psa. Kiedy zdechł, pokazywało to, że zanieczyszczenia powróciły z jakąś chmurą, niewidzialną, niewidoczną koncentracją i z jakimś wiatrem została przywiana. Wtedy trzeba się chować. Wtedy uważano, że to zaraza. Dziś lepiej mieć jakiś dobry miernik jakości powietrza na gazy, które wcześniej wymieniałem w poprzednich odcinkach. A jeśli badać rosę, to lepiej wystawiać szmatkę, która wchłonie wilgoć. O tym można posłuchać w Radiu Naukowym. Link pod ikoną filmu w następnym slajdzie. Kolejnym punktem będą wołania innych ludzi na zewnątrz. Zależy oczywiście jakie. Obserwować, oszacować ryzyko otwarcia. Czy znamy tych ludzi? Trzeba sobie zadać pytania. Bowiem niedanie znaku życia może narazić dom na włamanie i złupienie. Nawet próba włamania, na przykład wybicie szyb i odejście, ucieczka, może już być katastrofą, kiedy zanieczyszczenia jeszcze nie odeszły albo mogą powrócić. Zbyt późne wyjście oznacza rolę drugiej kategorii z kolei, choć niekoniecznie. Może się okazać, że wczesnych, w cudzysłowie, rozbójników znajdziemy martwych od zatrucia gdzieś dalej. To wszystko trudne kwestie, bo zbyt wczesne wyjście to poważne narażenie się na możliwość zatrucia, kiedy skażone chmury będą powracać. Kiedy dojdziemy do porozumienia z ludźmi, trzeba ich uświadomić, co mają robić, jakie szczęście mają, że żyją. Przekazywać wiedzę, którą teraz będą chętnie słuchać i może nawet współpracować i nas chronić. Trzeba będzie ludzi organizować. I tu nie ma wątpliwości. Będzie to trudne zadanie. Wiele paniki, wiele krzyku, wiele pretensji. Ale dziś ludzie nie chcą tego słuchać. Dziś wydaje mi się to fantazją. Ja jednak na gruncie geologii pokazałem, że to nie jest fantazja. To jest reguła. To jest reguła tego cyklu. Nie jest on wyjątkowo stabilny, żeby był łatwo rozpoznawalny przez geologów, przez kogokolwiek, kto na to popatrzy. Ale jeżeli popatrzeć to przez wiedzę o resetach, jakiej natury one mogą być, wtedy zaczyna być jasne. Te linie, te osadowe linie skądś się biorą. To się dzieje cyklicznie. Jedynie co wiemy, to średnia wielkoskalowa jest 6,7,6. Ale są odchyłki w czasie, w latach, plus minus i nikt nie zna dokładnie daty, kiedy one się wydarzą dokładnie. Póki nie poznamy szczegółowo natury tego zjawiska, póki ludzie nie skierują swoją wiedzę, swoje teleskopy, swoje metody obliczeniowe na ten obiekt, by zrozumieć, jaki jest on natury i dlaczego te odchyłki się pojawiają. Kolejny punkt to każdy musi podjąć decyzję o pozostaniu w domu lub nie. Może okazać się konieczność aktywnej obrony, albo przeciwnie,
niedawania znaku życia. Im później się wyjdzie, tym bardziej oczyszczone środowisko będzie. Nie można kierować się zasadą, że można jakoś to znieść, bo długotrwałe narażenie się na substancje szkodliwe jest rujnujące dla zdrowia, a czeka bardzo wiele wyzwań, ciężkiej pracy, do której potrzeba siły i zdrowia. Ludzie jeszcze miesiącami umierali po poprzednim resecie. To jest w kronikach. I bynajmniej nie wynika to z faktu, że byli po prostu słabego zdrowia, a silny wirus zabijał wszystko w koło, bo to tak nie działa. Wirus ma swoje środowisko, czy bakteria, swoje środowisko do życia. Rozwija się i atakuje w swoim środowisku. Nie ma opcji, żeby wirus potrafił zabijać wielogatunkowo. A to się działo. To osłabienie zdrowia. Zatrucie, osłabienie zdrowia, funkcjonowanie w rozrzedzonej, ale do zniesienia atmosferze chemicznej sprawiało, że zapadało się na wszelkie choroby, które po prostu są w nas, są wokół nas, tylko nigdy nie dochodzą do głosu ze względu na nasz system odpornościowy. Nie jestem tu specjalistą, nie chcę wyrokować, w jaki sposób to funkcjonuje. Ja chcę tylko podkreślić, jakie były zapisy historyczne, jak długo jeszcze choroby zabijały ludzi po samym resecie. Z drugiej strony można się udusić we własnym domu, jeżeli się czeka zbyt długo. Trzeba mieć wtedy zapasy wody, zdać sobie sprawę, ile się ma zapasu powietrza, czy powietrze koniecznie trzeba odświeżyć, wentylując na przykład w dobrą pogodę, ale nadal pozostać w domu. Czy może ma się środki na odnawianie atmosfery, jak się gospodaruje odpadkami itd., itd. Jest bardzo dużo aspektów, które trzeba wziąć, jeżeli chce się jak najdłużej przetrwać w domu i trzeba się nad tym zastanowić. Trzeba w zasadzie sytuację bardzo starannie przeanalizować, a nawet przeliczyć. Myślę, że taki odcinek o przetrwaniu w domu trzeba zrobić i na pewno będzie to praca zbiorowa. Jeśli w komentarzach będzie zainteresowanie problematyką przetrwania w domu, jak najdłuższego przetrwania w domu, to dajcie znać w komentarzach. Tak jak mówię, podejmę tą problematykę, ale będzie to praca już zbiorowa. Ja sam nie dam rady omówić wszystkich aspektów. Ja mogę wspomóc w obliczeniach, mogę szukać tak samo jak inni będą szukać rozwiązań i pomysłów. Na przykład jednym z pomysłów, jak zapewnić sobie odnawianie tlenu, jak określić niebezpieczny poziom dwutlenku węgla, mieć odpowiednie mierniki do tego, bo są i tak dalej, i tak dalej. Nawet to, że jeżeli nie mamy już, albo wyczerpał się nam pochłaniacz dwutlenku węgla, to, żeby funkcjonować na wyższym piętrze, albo spać pod sufitem, by cięższy dwutlenek węgla opadał, jeżeli jest rzeczywiście konieczność jak najdłuższego przetrwania w domu. Przejdźmy sobie do następnego slajdu. Środki ostrożności przy wyjściu. O pewne rzeczy trzeba zadbać, żeby w ogóle wyjście było bezpieczne. I tu też zależy od poziomu skażenia, bo w terenach, gdzie skażenia w ogóle nie będzie, albo będzie bardzo niskie, te środki ostrożności mogą być zupełnie niepotrzebne. Ale spróbuję omówić sytuację, w której skażenie jest wysokie i jest wysoka śmiertelność. Wtedy trzeba zorganizować sobie port do badania skażeń powietrza. Może to być port do wyrzucania odpadków też i nieczystości, w szczelnie zamkniętych workach oczywiście. Trzeba się mocno zaopatrzyć w takie worki, które są szczelnie zamykane, zwłaszcza na odchody i inne nieczystości, bo one wyrzucone pod takim portem do badania powietrza zakłócą bardzo jakość tego powietrza. Jeżeli będzie to po prostu uchylane okno, to trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu okna folią opinaną na jakimś zipie, czy może na taśmie samoprzylepnej, cokolwiek, i uchylać okno w ten sposób, przede wszystkim kiedy nie ma wiatru, i obserwować, jak folia się zachowuje, jak się wygina, czy do wewnątrz, czy na zewnątrz, zanim się ją odepnie, by nie wpuszczać zewnętrznego powietrza do domu. Oczywiście, jeżeli folia się wygina na zewnątrz, czyli powietrze wewnętrzne domu by uciekało, to trzeba wiedzieć, że którędyś jakimiś szczelinami z innej strony wnika do domu. W tej sytuacji też nie powinno się otwierać okna. Tylko wtedy, kiedy jest bezwiecznie. Ta chwila jest na badanie i na pozbywanie się odpadków ewentualnych. Drugie to port wyjściowy, po to, żeby w ogóle wyjść. By chronić dom przed wnoszeniem skażenia do domu, dobrze jest mieć zorganizowany port wyjściowy, jeśli to możliwe. Tam się przebierać, oczyszczać. Nie wnosić ubrania ochronnego do wnętrza domu. Nawet po pierwszym wyjściu może okazać się, że trzeba będzie ponownie chować się
bo chmury skażonego powietrza jeszcze będą wędrować po okolicy. Dlatego trzeba ustanowić dyżury monitoringu skażenia chemicznego. W ogóle trzeba zorganizować sobie wachty strażnicze i monitoringu, kiedy jest się w kilka osób. Wczesne wykrycie każdego zagrożenia jest bardzo ważne, by w ogóle się obudzić chociażby. Ważny jest spokój, to zachowuje siły, rozsądek i zachowuje zużywane powietrze. Spokojnie czekać na koniec resetu zamiast panikować i biegać kąta w kąt. Zużycie powietrza przy panice może być nawet dwukrotnie większe, dlatego zalecany jest spokój, a kto nie może tego spokoju osiągnąć, niech włączy muzykę, niech medytuje, niech modli się. Wszystko, cokolwiek przyniesie mu spokój, bo to przedłuży jego funkcjonowanie w zamkniętym pomieszczeniu. Przy pierwszym wyjściu trzeba zaopatrzyć się w maskę gazową koniecznie, bo dobre powietrze tu nie oznacza dobrego powietrza na kolejnej ulicy. Może być zupełnie inaczej, gdzieś nieopodal, gdzie się wejdzie, albo wiatr przywieje, kiedy będziemy daleko od domu. Pierwsze wyjścia są szczególnie niebezpieczne. Oczywiście mówię o okolicy, która była poważnie rażona resetem. Przy powrocie trzeba zmyć ubranie. Tu decyzja zależy od poziomu skażenia i zapylenia, ale to dobra praktyka. Jakaś miska przygotowana albo basenik na podłodze i z konewki obmyć się stojąc w płaszczu, w którym się było na zewnątrz. Potem się przebrać i wszystko, co było na zewnątrz, zapakować do worka szczelnego. Tu decyduje poziom skażenia i nie ma jakiegoś przymusu robienia tego, jeżeli skażenie już przeszło. Ale zawsze dobrze jest być ostrożnym, póki nie zdecyduje się na całkowite otwarcie domu. Kto nie ma takiego portu, może te czynności obmywania uczynić przed drzwiami. Wtedy te sekundy do wejścia nie zaważą na skażeniu, które się zatrzyma na ubraniu. Ze drzwiami szybko się przebrać i zapakować ubranie wyjściowe do szczelnych worków. Osobiste środki obrony nieustannie przy sobie. To jest ważne. Nie tylko chodzi o przemoc ewentualną albo zaczepki, ale bardzo wiele domowych zwierząt zdziczeje i też będzie głodnych. Trzeba się przed nimi bronić. I to może być kwestia na długie lata. Za zwierzętami domowymi przyjdą zwierzęta dzikie. One również się odważą. Kiedy się wychodzi, to traktować to jak wyjście z portu morskiego lub w góry. Czyli uzgadniać trasy przed wyjściem, uzgadniać czas powrotu, uzgadniać łączność i znaki rozpoznawcze. Wszystko zależy od skali zniszczeń i skażeń, ale są to praktyki stosowane dla bezpieczeństwa, by na przykład służby ratunkowe mogły podjąć swoje działania, kiedy zadeklarowane wyjście nie przebiega tak, jak było założone. Tu trzeba sobie oczywiście uzgodnić, co w takiej sytuacji będzie się robić, uzgodnić łączność, uzgodnić metody działań. Łączność i uzgodnienie działań ze znajomymi to wielka sprawa. Jeżeli ma się znajomych w tej okolicy, którzy wiedzą o resecie i którzy też się przygotowali, którzy mają takie same zrozumienie sytuacji, bardzo pomoże w organizowaniu działań i odciąży działania pojedyncze. Na przykład, jeżeli ma się łączność, można naprzemiennie robić badanie terenu, ocenę sytuacji, uzgodnić decyzję o wyjściu, by wyjść razem, aby szybko się spotkać i w grupie być silniejszymi, lepiej się bronić. To są ważne kwestie. Również uzgodnić przed wyjściem, czego się potrzebuje, czego się szuka. Jeżeli trzeba wyjść i znaleźć określone produkty lub medyczne produkty potrzebne dla tych, którzy nieustannie potrzebują medycyny, by zachować zdrowie. Cóż, wtedy w takiej sytuacji docenimy każdą duszę, która wie, przygotowała się i współpracuje zamiast panikować. Stąd konieczność już teraz przygotowywania tej wiedzy, propagowania tej wiedzy, uświadamiania jak największej ilości ludzi. Ludzi, którzy mają zdolność do rozumienia. Dlatego tu nie chodzi o to, że ludzie, hejterzy, krytycy, wątpiący i tak dalej nie dadzą się przekonać. Po resecie dadzą się przekonać bardzo szybko, bo sytuacja nastała. Tu chodzi o ludzi, którzy mają wyobraźnię, którzy potrafią przewidywać, którzy rozumieją, że sytuacja diametralnie może się zmienić, tak jak reset naturalny, cykliczny, i którzy mają wolę przygotowywania się, którzy wręcz mają pasję do przygotowywania się, czyli ludzie, którzy już teraz ze własnej pasji, zainteresowań i hobby robią
kanały prepersowskie czy survivalowe. Teraz powinni przemyśleć sobie, jak by to zrobili pod kątem resetu. Otworzyć taką playlistę. Niech każdy otworzy playlistę przygotowania prepersowskie i survival dla resetu, resetu 676. To by było wspaniałe. Im więcej doświadczenia, im większa burza mózgów i dyskusja tych uwarunkowań, tym będzie lepsze przygotowanie i zrozumienie sytuacji i być może więcej rzeczy będzie pod ręką koniecznych i ważnych w dniach resetu, bo zapewniam, że dostawa Allegro czy Amazona nie będzie wtedy działać. Nie zamówi się niczego. Następny slajd. We wczesnych warunkach po resecie chcę tutaj tylko krótko przypomnieć, z jakimi najważniejszymi toksycznymi substancjami będziemy mieli do czynienia. Oprócz tych, które działają dusząco na zasadzie wypierania tlenu, najważniejsze tutaj, na którym chciał się skupić, to jest amoniak i tlenki siarki. Przypominam, że skażenie chemiczne powietrza, wody i w glebach w wielu miejscach będzie i to już będzie również w zakamarkach wywianych i w pomieszczeniach, które, do których się dostało przez otwarte okna, rozbite drzwi czy coś w tym stylu. Trzeba uważać na magazyny, sklepy, tak, z porozbijanymi oknami, tam będzie się utrzymywać zanieczyszczenie. Tak samo w dolinach, w których nie ma dobrego odpływu, przewiewu, będą się utrzymywać zanieczyszczenia. Tam, gdzie najdłużej utrzymywać się będzie wysokie stężenie gazów, tam można się spodziewać największego zatrucia. Gazy, które dobrze rozpuszczają się w wodzie, będą stanowić poważny problem, bowiem będą tworzyć słabe kwasy i zasady. Tu zwłaszcza mam na uwadze amoniak. NH3 jest gazem, który dobrze rozpuszcza się w wodzie. Gdy amoniak trafia do wody, zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje kation amonowy NH4+, oraz anion wodorotlenkowy OH-, przez który powstaje roztwór zasadowy. Oto opis procesu równanie chemiczne przedstawiający to zjawisko. To jest NH3 plus H2O daje NH4+, dodać OH-, co zapisuje się jako NH4OH. Wpływ amoniaku na rośliny. Otóż rozpuszczony amoniak w wodzie może wpłynąć na rośliny zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, w zależności od stężenia i rodzaju roślin. Pozytywny wpływ to, gdy amoniak służy jako źródło azotu, który jest niezbędny dla wzrostu i rozwoju roślin. Azot jest kluczowym składnikiem aminokwasów, białek, kwasów nukleidowych oraz wielu innych związków biologicznych. W glebie amoniak ulega przekształceniu w jony azotanowe NO3- i amonowe NH4+. Przez proces nazywany nitryfikacją rośliny są w stanie pobierać azot w postaci jonów amonowych i azotanowych, wykorzystując do syntezy aminokwasów i innych związków organicznych. Ale amoniak ma też negatywny wpływ. Zbyt wysokie stężenie amoniaku w wodzie może być szkodliwe dla roślin. Amoniak w dużych ilościach może prowadzić do toksyczności amoniakalnej, co objawia się uszkodzeniem korzeni, zahamowaniem wzrostu, plamistością liści i opadaniem liści. Wysokie stężenie amoniaku mogą także powodować zmiany w pH roztworu glebowego, co z kolei wpływa na dostępność innych składników pokarmowych oraz na zdrowie roślin. Kondycja roślin, obserwowanie kondycji roślin i drobnych zwierząt jest kluczowa, bardzo ważna. Jest to wskaźnik, który bardzo dobrze nam określi kondycję środowiska w danym miejscu. Jeżeli miejsce okaże się skażone, trzeba je opuścić. Nic się nie poradzi na to. Dwutlenek siarki. Dwutlenek siarki SO2 jest gazem, który może rozpuszczać się w wodzie, tworząc kwas siarkawy H2SO3. Proces rozpuszczania SO2 w wodzie i reakcje chemiczne, które zachodzą, można opisać w następujący sposób. Dwutlenek siarki reaguje z wodą, tworząc kwas siarkowy SO2 plus H2O daje H2SO3. Rozpuszczone SO2 w wodzie nadaje jej kwasowy charakter ze względu na powstające jony H+. Warto również zauważyć, że dwutlenek siarki jest jednym z głównych składników kwaśnych deszczów, czyli z zawartością kwasu siarkowego, które mogą doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego i szkód w ekosystemach. Będzie to efekt spalonych liści. Też, jeżeli takie coś zauważymy, wiemy, że jest to wysokie skażenie. Oczyszczanie gleby przy niskich skażeniach, jeżeli mamy możliwość
testowania, badania gleby, możemy zrównoważyć glebę. Naturalne sposoby to, ponieważ atmosfera oczyści się najszybciej, to deszcze spowodują wypłukanie zanieczyszczeń. Tu trzeba wybrać tereny, które są nachylone i łatwo oddają wodę. Tereny, które zbierają wodę, skoncentrują zanieczyszczenia. Oczywiście kwasy czy zasady w wodzie będą reagować z materią organiczną gleby, więc wyczerpią swoją siłę, czyli po prostu zredukują się, bo są chemicznie aktywne i zachodzą w reakcji ze składnikami gleby. Zachodzi zjawisko redukcji, powstają sole. Ale tu chodzi o wybranie terenów, które najszybciej się oczyszczą. Góry i przedgórza na pewno najczyściej się oczyszczą ze względu na wysoką retencję wody. Nawożenie. Jeżeli ktoś jest rolnikiem, zna się na glebie, szybko przywróci prawidłową kwasowość gleby. Dla redukcji kwasowości można użyć wapna albo popiołu. Dla redukcji gleby zasadowej można użyć siarki, siarcza namonu, mocznik czy azotanamonu. W dzisiejszych czasach można znacznie skuteczniej przywrócić gleby do używalności, co będzie bardzo ważne dla wyżywienia się. Powszechny głód sprawić może więcej przemocy i śmierci niż cokolwiek innego. I to by było wszystko, choć poruszyłem problem jedynie w zarysie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Sytuacja po resecie będzie tak złożona, że warto dyskutować przeróżne scenariusze, a nie jeden. Bowiem wtedy, mając przemyślany temat, łatwiej będzie się podejmować decyzje w swoim środowisku. Zniszczenia mogą być lokalne, jak i wielkoskalowe, a może nawet globalne. Tego nikt nie wie. Może nawet elity tego nie wiedzą. Niemniej, im więcej ludzi będzie wiedzieć o tym, co nadchodzi i będzie się przygotowywać, tym więcej przetrwa i mniej anarchii będzie, jeżeli ludzie będą rozumieć, w jakiej są sytuacji. Ludzie będą mieć zapasy i nie będzie rozbojów, a na pewno dużo mniejsze. Wtedy można nawet zorganizować siły porządkowe, co mi się wydaje zawsze będzie konieczne. I ma to dobre działanie odstraszające, bo nawet ci, którzy chcą łupów, ci będą liczyć koszty zdobycia takiego łupu. Im więcej ludzi wie, tym lepiej. To element naszego własnego przygotowania, czyli informowania innych. Dlatego udostępniajcie te filmy, subskrybujcie, propagujcie kanał, wspierajcie, piszcie komentarze. Czasem przychodzi czas, kiedy mam wenę i odpowiadam na wasze komentarze. Proszę też o wspieranie finansowe kanału. Ci, którzy doceniają tę wiedzę i którzy chcą, by więcej i więcej odcinków powstawało. Linki są w opisie. Już 6 osób wspiera kanał, za co bardzo dziękuję. Zadawajcie pytania w komentarzach. Jest też kanał na Telegramie, który prowadzę, i forum reset676.pl, na którym wiele się dzieje i pomysły są dyskutowane. Prowadzi te forum Tomasz Taran. To zaangażowanie jest żywotne. Naprawdę. Zapraszam. Do usłyszenia w następnym odcinku.